Sponsorem odcinka jest Maxi Profi, dystrybutor oraz hurtownia gadżetów dla graczy. Oficjalny dystrybutor produktów firmy Exusic Gaming na rynku polskim. Cześć, witajcie serdecznie z firmą Maxi Profi, który jest oficjalnym dystrybutorem produktów Exusic Gaming na rynek polski. Przedstawimy Wam figurkę, podstawkę Crasha. Crash może, słuchajcie, zarówno trzymać kontroler od PlayStation, od Xboxa. Sprawdzimy, jak trzyma konsolę Nintendo Switch. Co tutaj jest ciekawostką, to tutaj on też w zestawie ma includes 2-metrowy micro USB charging cable. Tak więc zobaczymy, jestem bardzo ciekawy. Dużo słyszałem pozytywnych opinii odnośnie tych licencjonowanych, słuchajcie, podstawek, figurek tej firmy. Nawet jest, proszę bardzo, Activision logo. Z tyłu mamy przedstawionego Crasha, jak trzyma naszą konsolkę Switch, kabel, wzmianka o kablu 2-metrowym i 4 pozycje, które się znajdują, słuchajcie. Unbox Cable Guide. Zobaczymy. Tak więc otwieramy. Otwieramy sobie Crasha. A, jeszcze po bokach jest, cholera. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się, że figurka, ta podstawka ładująca, będzie tak duża. Ja wiem, że są różne rozmiary tego. To jest wersja ta XL, tak więc no największa. Jest, słuchajcie, kabelek micro USB, dosyć długi, rzeczywiście pewnie ma 2 metry. No i jest nasz Crash. Kurde, mega. Ale świetne, powiem Wam szczerze, że no mega Crash jest. O, tak jakby go przeważało, co? Zobaczmy, jak trzyma naszego Switcha. Proszę bardzo. Jak to fajnie stabilnie jest. Proszę bardzo. Nawet jakby tak położyć, to elegancko się nasza konsola trzyma w ręku. No fajnie jest zrobione, no mega, przepięknie, słuchajcie, w tej serii nie występuje tylko i wyłącznie Crash, ale i Assassin's Creed, Groot z Strażników z Galaktyki i pełno innych figurek, Sonic na przykład, fajnie zebrać, słuchajcie, ze wszystkich firm. Crash by reprezentował na przykład PlayStation, Master Chief na przykład by prezentował Microsoft, Sega oczywiście Sonic, no a Nintendo Mariana. Widziałem kiedyś Mariana, ale nie wiem dokładnie, czy to jest z tej samej firmy, ale fajnie sobie tak zebrać i każdy z nich trzymałby właśnie dany kontroler, dane akcesorium, słuchajcie, od tej firmy. No mega Crash jest zrobiony. Słuchajcie, no szczegóły ma elegancko, świetny uśmiech, no przypomina Crasha Bandicoota. Mega sprawa, zobaczymy, jak on się prezentuje z padem od Xboxa. Pad od Xboxa też jak najbardziej elegancko, trzyma go elegancko w rączce. Zobaczymy pad od PlayStation 4. Tutaj, o, bardzo proszę, zobaczcie, jak pięknie się prezentuje Crash trzymający kontroler od PlayStation 4. No mega sprawa, jestem pod wrażeniem, słuchajcie, fajna bardzo figurka. W zestawie już nic nie ma, puste pudełko. Fajnie, że pudełko jest, że ma przestrzał i możemy podejrzeć, jak wygląda nasza figurka elegancko, a kabelek po prostu. O, na przykład jeżeli mamy od góry kabel micro USB, możemy puścić dołem. Tak samo fajnie, stabilnie trzyma nasz kontroler od góry. Może się ładować, co teraz właśnie widzicie na przebitce dokładnie. Tak samo pewnie się prezentuje opcja ze Switchem. No, w Switchu już jest kabel USB typu C, tak więc musielibyśmy zastosować swój kabel. Fajnie, cieszę się niezmiernie, że otrzymałem do zrecenzowania Crasha, bo jest to taki mój, nie wiem,
maskotka z dzieciństwa. Fajnie, bardzo lubię Crusha, tak więc świetnie będzie się komponował na półeczce z innymi figurkami, no a w szczególności jak on będzie tutaj trzymał tego padziocha. No bardzo fajne, pomysłowe rozwiązanie i naprawdę jest to mocno stabilne, tak więc chcecie kupić taką figurkę? Zapraszam do poszczególnych sklepów, a jeżeli jesteście zainteresowani kupnem większej ilości, zapraszam już bezpośrednio wtedy do firmy Maxi Profi, który jest oficjalnym dystrybutorem tych gadżetów na rynek polski. I tyle. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam ciepło. Cześć.